Dzień dobry Państwu. Ja nazywam się Jacek Przybylski i zapraszam Państwa na rozmowę z byłym przewodniczącym Knesetu i byłym ambasadorem Izraela w Polsce, profesorem nauk politycznych Szebachem Weissem. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Panie Redaktorze. I chciałem zacząć od dzisiejszej informacji, od rakiety, która pierwszy raz od ogłoszenia rozejmu po krwawych listopadowych walkach spadła na terytorium Izraela. Do tego ataku przyznała się Brygada Męczenników Al-Aqsa i bojownicy zapowiedzieli już, że to dopiero pierwsza odpowiedź na śmierć w izraelskim więzieniu palestyńskiego bojownika. Czy to początek nowej wojny na Bliskim Wschodzie? Wojna na Bliskim Wschodzie się nigdy nie skończyła. Pierwsza sprawa. Druga sprawa. My żyjemy między rakietami. Przerwę raz miesiąc, raz 3 miesięcy, raz rok, a czasami 10 dni. Kto strzela? Różnie to wygląda. Nie ma tam centralnej odpowiedzialności w tym państwie, w Strefie Gazy. Nie ma. Znaczy każdy może sobie zdjąć z jakiejś pułapki jakiś adres i wtedy Hania może powiedzieć, no ja chcę, ale nie mam odpowiedzialności. Ja pamiętam taką rozmowę z Yasserem Arafatem i Shimonem Peresem, to było w styczniu 96 rok, dwa miesięcy po śmierci, po morderstwie Yitzhaka Rabina. Byłem wtedy właśnie przewodniczącym Knesetu. Okropny temat, myśmy mieli podpisaną umowę w Oslo z ogromną nadzieją. To był sojusz odważnych z dwóch stron. I dalszy ciąg terror. Terror ma swoje zwyczaje. On się bardzo trudno uspokaja, bo to już jest zawodowy terror. Wystarczy jakikolwiek konflikt, czy jakaś wyściga o popularność między tymi ugrupowaniami i rakieta na Izrael. Ale Izrael też czasami, ja wiem, nie zawsze milczy. Ja nie chcę grozić, bo są różne przyczyny, na przykład dlaczego przed wizytą prezydenta Obamy, pierwsza wizyta prezydenta Obamy w Izraelu jako prezydent Stanów, tak? Jego druga kadencja, ale pierwsza wizyta taka oficjalna. Może oni myślą sobie, że Izrael nie pozwoli sobie rozszerzyć tego ognia i tak dalej. No nie wiadomo, są niespodzianki ze strony Izraela też. Ale pozwoli sobie? Czy Martu Barakowa będzie... Nie, to jest sprawa, to jest podstawowa sprawa samoobrony. Wydaje mi się, że prezydent Obama może tego zrozumieć też. A może premier Izraela w sytuacji tworzącej nowego rządu, jeszcze nie mamy, jesteśmy w stanie powyborowym, ale jeszcze oficjalnie, konstytucjonalnie organizuje się, tworzyć tego rządu, może Benjamin Netanyahu i może minister obrony, który jeszcze służy, Ehud Barak, razem, bo oni pracują bardzo blisko z sobą już wielu lat, oni pochodzą z tej samej jednostki wojskowej w Armii Izraela, mają to same podejście do spraw. Mądra dyplomacja i siła. Taka synteza. A nadzieja gdzieś tam jest? Mówił Pan o nadziei przed kilkudziesięciu lat, czy teraz, kiedy w marcu Barack Obama przyleci? Nie, bo wiem, cały Bliski Wschód, Panie Redaktorze, się zmienił, jak wiadomo. Tak. Znaczy, z Egiptem mamy stosunki niezłe, ale to jednak nie jest podobny do czasów Mubaraka, który dbał o pokój, mniej więcej, tak? W Syrii. Nikt nie wie, co się dzieje. My, siedząc teraz tutaj, nie wiemy, ile ofiar w tej sekundzie, ile niewinnych walczących tam w tej sekundzie, co się tam dzieje, co się toczy w Damasku, czy w Halep, czy w innych miejscach. Jak to wpływa na Izrael? To wpływa na Izrael bardzo. Na przykład bardzo pokojowy, lewicowy partii w Izraelu, których podejście jest pokojowe aż do rezygnacji z wszystkich terytorii zdobytych w 1967 roku. Wyniki wyborcze są takie, że Benjamin Netanyahu może sobie pozwolić dalszym ciągiem walczyć o porządny kompromis terytorialny, a nie taki rezygnacja totalna. Więc tak, żyjemy w takiej sytuacji, w której dalszym ciągiem to jest konfliktowa sytuacja na Bliskim Wschodzie, który sam się nie uspokoił. Odwrotnie.
Trudno, ale żyjemy. Uh-huh. Żyjemy w tej sytuacji. Gospodarka się rozwija. Są nadzieje. Młodzież idzie na naukę. Toczą się dobre sprawy też. Nie wolno stracić nadziei, ale sytuacja nie jest taka luz. Nadzieje na rozwiązanie problemu Bliskiego Wschodniego miał Barack Obama już w czasie pierwszej kadencji. Teraz w czasie drugiej ma dużo więcej swobody. Tu amerykańscy prezydenci mogą spróbować przejść do historii. Sądzi pan, że jest chociaż cień szansy na to, że Barack Obama będzie mógł zapisać się na kartach historii jako ten prezydent, który doprowadzi do pokoju na Bliskim Wschodzie? Panie redaktorze, pan ma fantastyczne doświadczenie z Waszyngtonu i zna tych mechanizmów. To nie tak, że prezydent na drugiej kadencji może sobie pozwolić opuścić Izraela. Sojusz amerykańsko-izraelski jest głęboki, nadpartyjny. Ten sojusz wygląda czasami lepiej w kongresie niż w Białym Domu. Także to niezwykła sprawa. Izrael jest jedynym demokratycznym, stabilnym, bardzo silnym mocarstwem na Bliskim Wschodzie, które w każdej sytuacji będzie i jest sojusznikiem zachodniego demokratycznego świata. Proszę tego nie zapominać. I to Obama też zna tą sytuację. Także mogą być jakieś nieprzyjemne sprawy tu i tam, ale konflikt między Izraelem i Stanami Zjednoczonymi w tej sytuacji, w tym Bliskim Wschodzie, niemożliwa sprawa. W obecnej sytuacji ważnym graczem jest Iran, który od lat opracowuje swój własny program nuklearny. Jak teraz ocenia pan ryzyko wybuchu wojny irańsko-izraelskiej i czy sądzi pan, że dzisiejsze rokowania między przedstawicielami światowych mocarstw a Iranem mogą doprowadzić do jakiegokolwiek przełomu? To jest największy, najtrudniejszy, najdramatyczniejszy egzamin demokratycznego, zachodniego świata i prezydenta Obamy. To nie jest tylko izraelska sprawa. Iran z reżimem takim jak ma, nawet wybranym na wyborach, nawet wybrany na wyborach wolnych, to jest niebezpieczeństwo dla całego świata. Więc ja nie wierzę, że będzie wojna między Izraelem i Iranem. Mogą być działania wojenne między światem demokratycznym, chociaż Stany Zjednoczone, i z Iranem. I poparcie będzie bardzo cyniczne i dziwne. Turcja będzie bardzo zadowolona, Arabia Saudyjska będzie z tego szczęśliwa, Jordan będzie się z tego cieszył, Egipt będzie na szczycie zadowolenia, nikt nie chce tą siłę atomową w rękach Teheranu. Ale będą dalej krytykować Izraela. Dlaczego nie? Jest jakiś problem? Kiedyś mówiono bij Żyda. Jest jakiś problem psychologicznie. Bij Izraela. Tylko w dzisiejszej sytuacji trudno bić Izraela. To jest ta zmiana dramatyczna, mówiąc o XX wieku i początkiem XXI. Już nie można bić. Można bić, ale dostać. Do tej interwencji może dojść już w tym roku? Mam nadzieję, że nie. Uważam, że ta droga dyplomatyczna, pokojowa, mądra, z cierpliwością, ostrożna. Silny musi być ostrożny i może być ostrożny. To jest nasza sytuacja. I ostatnie pytanie o Benedykta XVI, który... A żegnamy. Dzisiaj, jutro. Jak w Izraelu komentowana jest decyzja Benedykta XVI i jak Benedykt XVI odbierany był w Izraelu? Tu był problem. Jeden związany właśnie z Janem Pawłem. Takiego papieża jak Jan Paweł II, przepraszam, Polacy, świat i Żydzi już nie będą mieli. Z wszystkich punktów widzenia. Odwaga, sprawiedliwość totalna, otwarte serce i jednak dyscyplina religijna. No raz na wiek. Wiesz, z taką sympatią. U nas, my, ponieważ większość tam, jest ogromny wpływ jeszcze polskich Żydów
w Izraelu. To był nasz papież. On nie był naszym. Tak? Mamy inną religię całkiem, ale to był nasz papież. Natomiast Benedykt XVI z jego życiorysem, to były trudności. Choć, że to było dawno, on był wtedy młodym człowiekiem, ale to się nie zapomina. Ogólnie mówiąc, Benedykt XVI starał się tak działać, żeby stosunki między Watykanem i Jerozolimem były jak najlepsze, niesamowite. Powiem to w jednym zdaniu. Dla nas Jan Paweł II był sumieniem, natomiast Benedyktus XVI, któremu życie, długie życie i dużo zdrowia, był zarzutem sumienia jego. I tym zdaniem kończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękujemy bardzo. Szewak Weiss, Jacek Przybylski. Dziękuję. Do widzenia.